Cześć wszystkim, z tej strony Lina Linia i dzisiaj zapraszam Was na kolejną i tym samym ostatnią część z moją kolekcją przypinek. Ostatnio bardzo dawno była poprzednia część, ale mam nadzieję, że tak samo jak ja, także i Wy cieszycie się na tą ostatnią część. Są dwa pojemniczki, bo oba nie są wypełnione do końca, więc stwierdziłam, że nie będę tego rozdzielać na dwa i pokażę Wam właśnie oba. Tutaj jeszcze mamy przypinkę z Toradorą, która jest inna niż poprzednie, bo tamte są przejrzyste, ta jest cała obklejona. Jest to mały minus, bo nie widzimy co jest w środku, ale także i plus, bo tak jakby mamy całą powierzchnię ładnie ozdobioną. Dobrze, więc myślę, że będziemy zaczynać i na pierwszy ogień pójdzie to małe pudełeczko, więc zacznę Wam pokazywać od największej z moich przypinek. A jest tą przypinką Kagamine Len i jest to największa przypinka, jaka jest w mojej kolekcji. Ma ona chyba 7,5 cm, jakoś tak to było. No i jest to jedna taka duża, bo tylko raz na konwentach widziałam taką i żałuję, że nie kupiłam więcej. Kolejna przypinka to przypinka z Macross Frontier. Nie pamiętam, jak się nazywała ta postać, ale zaczęłam oglądać to anime i niestety nie zdążyłam skończyć. Jakoś tak mnie znudziło. Następną przypinką jest przypinka z Mio, z Keiona i z tej serii takiej kropkowatej, chibisowatej. Mam chyba je wszystkie, więc za chwilę zobaczycie. O tak. Następnie jest Mugi do kolekcji, Yui, o tym razem nie udało mi się wylosować, ale mam Alena z Digraymana. Następnie i ostatnia Ritsu. Strasznie mi się podoba ta seria, odkupiłam te przypinki od koleżanki. Następnie mamy Kotori, jeśli się tak nazywa, nie pamiętam naprawdę, z Kanada. Taka super mini przypinka. Tej nie pamiętam, niestety. Nadal Klanat. Nadal Klanat. No, myślę, że nie będę się powtarzać, więc po prostu polecę z tymi przypinkami. O, i tutaj mamy Higurashi, Rikę. Naprawdę malutkie są te przypinaczki. O, tym razem mamy... jak się nazywało? Angel Beats? Znowu wracamy do Kanady? I Naruto. Tak, jeszcze jedna została z anime, którego nie znam, więc możecie mi dać znać. O, wychodź, no proszę. Naprawdę nie wiem, kto to jest, więc piszcie, będę bardzo wdzięczna. No i to były wszystkie przypineczki z tego pudełeczka. Teraz przechodzimy do tubki. Chyba muszę ją sobie położyć. Pierwsza nie jest w ogóle związana z anime. Taka stara, zostawiłam ją sobie. Patrz, bo tylko to możesz. Nie wiem dlaczego, ale zostawiłam. Następnie L. Kolejną jest Edward. Kolejną Lucky Star. Następnie Squirtle. Mega słodki. Były też, na pewno był jeszcze Bulbasaur, ale nie wzięłam go. Kolejny
czy kolejna przypinka. Itadakimasu. Swego czasu było takie fajne stoisko, nie wiem czy nadal są. I oni mają te takie plastikowe przypinki. I mam ich dość sporo. Pierwszy raz chyba na balkonie się pojawili, czy na Animahinie. Bulbazaur. Taki słodki. Musiałam go mieć. O, co teraz mamy? O! Squirtle. Mój najukochańszy Pokémon. Następnie... Kagaminelen. Kolejny. Kolejna to Luka. Następnie Miki. I to są wokaloidy. Potem, co mam potem? Chi. Chobits. Następnie Arietti. Tutaj się zbliżamy do końca. Kobato. Kotori. Lushi. I to wszystko? Tak, to wszystko. I tubka. I tak prezentują się przypinki z tych dwóch pojemniczków. Jak zwykle piszcie, które Wam się najbardziej podobają. No, ja Wam dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Zapraszam na Facebooka. No i do zobaczenia. Pa, pa!